Witam was serdecznie w drugiej części. Kłania się Wojtek. No i myślę, że od razu będę przechodził do meritum, gdyż mam tą przyjemność, ten komfort, że prowadzącym całą serię jest Mewkor, zatem mogę się skupić na samej astrologii. Co też będę czynił. Więc widzimy dzisiaj, sytuacja jest następująca. Lagna, lagna w Koziorożcu, lagna to nic innego jak ascendent. Troszkę o tym mówiłem w poprzedniej w pierwszej części. Ascendent to jest bardzo ważne miejsce w horoskopie. Jest to taki ruchomy obiekt w horoskopie, który jest bardzo zależny, w tym sensie jest właśnie ruchomy, że jest bardzo zależny od godziny urodzenia. I w ciągu jednej doby on dwukrotnie odwiedza każdy znak zodiaku. Jak może pamiętacie, analiza, w ogóle ta seria tak, dotyczy analizy tych znaków Zodiaku, suche tendencje karmiczne dotyczące znaków Zodiaku. Niemniej, to co chcę, abyście mm, zapamiętali, nie wiem, czy wspominałem o tym w poprzedniej części. Otóż znaki Zodiaku w astrologii wedyjskiej względem zachodniej astrologii. Są przesunięte o w zasadzie praktycznie o cały jeden znak. Nie będę te, w tej chwili tego wyjaśniał, z czego to wynika. Są to rzeczy techniczne. Może kiedyś przyjdzie na to czas, ale chodzi mi o to, w tym momencie, abyście, abyście, abyście też tych rzeczy nie mylili. I jeśli sami chcecie sprawdzić, tak, jaki macie ten ascendent, w którym znaku zodiaku wypada wasz ascendent, to musicie to po prostu sprawdzić, bo to może nie mieć zupełnego żadnego związku z tym, co myślicie na temat no, tak zwanego własnego znaku zodiaku. Taką główną zasadą jest ta, że tak naprawdę słońce. Pozycja słońca wyznacza nasz główny znak zodiaku, ale... My się naprawdę nie przywiązujemy do tego tak mocno w astrologii wedyjskiej. Jak widzicie, tutaj słońce jest w raku. Więc możemy powiedzieć, że Galgustav Gustav Jung jest mieszanką raka i koziorożca, bo ten ascendent jest w koziorożcu. Ale e, każda planeta znajdująca się w jakimkolwiek znaku Zodiaku, a w zasadzie przecież no, taka sytuacja jest w większości horoskopów. Widoczna. Każda planeta daje nam coś istotnego z tych cech związanych z danymi znakami Zodiaku, więc, no, co by nie mówić, jesteśmy mocną mieszanką tych struktur, które opisują znaki Zodiaku, tych matryc informacyjno-energetycznych, można by to też tak nazwać chociaż też zawsze dodajemy ten fakt, że są pewne elementy w horoskopie ważniejsze. Zatem to słońce faktycznie, słońce jako dusza naszego ego wyznacza ten nasz główny znak zodiaku, ale może i ten ascendent być bardziej istotnym nawet i cała nasza seria jeszcze raz to mówię, dotyczy analizy ascendentu w znaku Takim, jaki, jaki tutaj dotyczy naszego bohatera odcinka, tak? Dzisiaj mamy Karla Gustawa Junga, więc powiemy sobie o mm, koziorożcu. Drugi slajd to jest troszkę przypomnienie poprzedniego mm, odcinka. Chodzi mi o to, że jak mówiłem, sami możecie sprawdzić, wchodząc na stronę, macie linka w górze widocznego, dewa, pisane przez v.guru. Wpisując swoje dane i zmieniając wyświetlanie e, tych wykresów, bo e, e, tych możliwości jest wiele, prawdopodobnie domyślnie m, będziecie mieli inny układ, ale proponuję Wam przejść na e, wyglądający w ten sposób. E, to jest moim zdaniem taki w, e, dosyć najłatwiejszy układ do nauki astrologii. Więc Wpisując sobie swoje dane, oczywiście godzina urodzenia będzie bardzo istotna. Miejsce urodzenia, data, wiadomo. Wyświetli Wam się wykres. D1 jest Waszym podstawowym wykresem. Tutaj pod tą grafiką umieściłem własną grafikę, gdzie będziecie mogli porównać, zobaczyć, w którym miejscu są znaki Zodiaku. Zatem od razu widać, dla przykładu. Dzisiaj mamy 31 styczeń. Nagrywam to właśnie w środę. To jest obraz nieba, jaki ma miejsce w tym momencie. I możemy zobaczyć, porównując te dwa wykresy, zatem rachu. RA to jest rachu. Jest w rybach, i tak dalej, i tak dalej. Teraz parę słów odnośnie znaków Zodiaku. Czym są te znaki Zodiaku? I wobec tego to też będzie pewna taka odpowiedź, podpowiedź, wyjaśnienie dotyczące całego tego cyklu, bo, jak mówiłem, robimy analizę tych znaków Zodiaku. Myślę, że fajnym porównaniem będzie porównanie znaków Zodiaku do rodzin, takich rodzin, które znamy z naszego świata. Tak? Mamy tutaj na grafice coś takiego sporządziłem, mamy dla przykładu rodzinę państwa Baranów, którzy, którzy się generalnie charakteryzują pewną inicjatywą, siłą do działań, bo takie są cechy związane z Baranem. Oczywiście jest ich więcej, ja tutaj wymieniam te podstawowe. I taka ogólna charakterystyka będzie dotyczyć każdej z tych rodzin. Tak? Mamy rodzinę byków, państwa byków. Rodzina makara to już właśnie jest koziorożec, czyli związani z pracą, ciężko pracujący. I teraz to, co chcę pokazać, to, co chcę wam uświadomić, to to, że jeśli wyobrazimy sobie taką jedną rodzinę, powiedzmy jest to 20 osób, tak? Więc to tak naprawdę jest kilka rodzin. Powiedzmy, że była rodzina, w której, w której urodziło się czterech synów. O nazwie Baran. Ci synowie założyli swoje rodziny i tak naprawdę możemy, możemy w jakiś sposób często scharakteryzować taką rodzinę, tak? bo wszystkie nasze rodziny mają tendencje w określonych kierunkach. Jedne z nich są powiedzmy bardziej takie związane z pracą, inne może mają cechy artystyczne. Inne mają pewne problemy z danymi tematami, i tak dalej, i tak dalej. Podobnie jest właśnie z tą charakterystyką znaków Zodiaku. Jest to zestaw takich cech. Tym niemniej, to przecież nie oznacza, że każda z tych osób, jeśli weźmiemy chociażby taką rodzinę baranów, to przecież nie oznacza, że każda z tych osób jest w dużym stopniu przejawia te cechy związane chociażby z inicjowaniem, z siłą do działań. Myślę, że na te 20 osób możemy też znaleźć osoby takie, które zupełnie w bardzo przeciętny sposób przejawiają te cechy. Zatem mówimy, że tak naprawdę nie każdy baran no, odpowiada tym cechom. Dlatego też powiedziałem w pierwszej części, że te charakterystyki tych znaków Zodiaku one są częściowe one są podstawą do zrozumienia astrologii. Ale też weźmy to pod uwagę, że to nie jest analiza tak naprawdę tej jednej osoby, więc to, co my robimy, to na pewno nie jest analiza Karla Gustawa Junga, to nie jest taki odczyt astrologiczny. My bardziej mówimy o tym, do jakiej rodziny, oczywiście tej astrologicznej rodziny, przynależy dana postać. I to jest ważne, chociaż, jak mówię, nie w pełni wyjaśnia wszystkie rzeczy. To będzie pochodzić to pełne wyjaśnienie, bo tak naprawdę horoskop ukazuje naszą całą karmę. Wszystkie aspekty naszego życia możemy odnaleźć w horoskopie. Może to ciężko jest nam zrozumieć, ale naprawdę bardzo wiele informacji, w zasadzie teoretycznie wszystkie rzeczy możemy zinterpretować, zrozumieć. Zwłaszcza, że w astrologii wedyjskiej, chyba o tym jeszcze nie mówiłem, mamy aż 16 horoskopów dotyczących jednej osoby. I to są te horoskopy, to są takie lupy przedstawiające właśnie w przybliżeniu dane obszary naszego życia, więc jest o czym mówić i to weźcie pod uwagę. Że analiza tych rodzin to jest pewne takie przybliżenie, ale warto od tego wyjść, bo przecież, jeśli chociażby, jeśli chociażby no, chcemy poznać jakąś postać, zauważmy, że zawsze w jakichś biografiach i tak dalej, i tak dalej, zawsze zaczynamy od tego, z jakiej rodziny osoba pochodziła, kim byli jego przodkowie, bo to przecież w dużym stopniu już nas determinuje. Ponadto myślę, że ta analogia do rodzin jest tutaj bardzo trafna, bo pokazuje, że te rzeczy, które przedstawia astrologia, są czymś naturalnym. Może nam się to wydawać trochę abstrakcyjne, bo właśnie często ta astrologia jest dla nas jakąś rzeczą niezrozumiałą, ale ona pokazuje struktury naturalne. I tak jak niektóre rzeczy możemy bezpośrednio zaobserwować, tak jak to ma miejsce w postaci tych Rodzin, tak samo, tak samo, moi drodzy, jest coś takiego jak rodziny astrologiczne. Tak należy na to patrzeć i widzieć w tym pewną uniwersalną zasadę, która działa w tym świecie. Kilka następnych slajdów, prawdopodobnie cztery z tego co pamiętam. E, będą dotyczyły to będą już cytaty, bardzo ciekawe cytaty, ponieważ nie wiem, czy wiecie. Prawdopodobnie część z Was może tego nie wiedzieć, ale Karl Gustav Jung e, interesował się równolegle e, też e, tematami ezoterycznymi, jak najbardziej astrologią również. I tutaj kilka cytatów, które wyciągnąłem z internetu e, od takich najbardziej najstarszych, bo tu mamy pierwszy. 1911 rok, taka wypowiedź skierowana w stronę Zygmunta Freuda, i to będą rzeczy dotyczące właśnie astrologii. Pierwszy cytat: Muszę powiedzieć, iż sądzę, że pewnego dnia w astrologii da się na pewno odkryć duży kawał wiedzy o drogach naszych przeczuć wiedzy, która dotarła aż na niebo. Wydaje mi się, że na przykład znaki Zodiaku to obrazy charakteru, to znaczy symbole Libido, które przedstawiają typowe właściwości Libido. Następny cytat: 1928 rok, więc to już troszkę lat upłynęło, i mamy wypowiedź Karla Gustawa Junga do doktora. Oswalda, chociaż to zdjęcie jest niezwiązane prawdopodobnie z tą osobą. Jest to jakieś losowe zdjęcie z internetu. No więc, cytat: Astrologia opiera się, podobnie zresztą jak teozofia, na pewnych psychologicznych faktach, które mają niemałe znaczenie. Astrologia, mianowicie, nie ma w rzeczywistości nic wspólnego z gwiazdami, lecz jest liczącą sobie 5000 lat psychologią starożytności i średniowiecza. Można by tutaj dodać, że Jung interpretował, że tak powiem, działania astrologii poprzez fakt istnienia synchroniczności. Dzisiaj nie będę o tym mówił, myślę, że wspomnę w jakimś odcinku o tym, byłoby tu już za dużo informacji dotyczących samego Junga, zwłaszcza że mam jeszcze kilka następnych slajdów. Więc on tłumaczył to, to działanie astrologii poprzez synchroniczność. Myślę, że ten temat dla wielu z Was jest jakoś tam znany. <laughs> Więc on generalnie nie łączył tego z fizycznymi obiektami na niebie. Bardziej widział to w inny sposób. No, mi. Takie podejście, w, z jednej strony jest to, jest to oczywiście stuprocentowa prawda, z drugiej zaś myślę, że też przyjdzie kiedyś czas na to, abym wam przedstawił pewne moim zdaniem dowody na to, że jednak są związki też i z obiektami na niebie, czyli związki z tym, co się dzieje w naszym życiu. Ale to. Planuje zrobić prawdopodobnie przy okazji przy okazji prezentacji na temat planet i ich siły. To będzie już zupełnie, zupełnie inny temat, więc może to uda się kiedyś poruszyć. Kolejny cytat, już bardzo taki widzicie 1947 do profesora Ramana. To już no, Jung zdradza, zdradza takie mocne przekonania w stronę astrologii. Chciałby Pan poznać mój pogląd na astrologię? Otóż od 30 lat interesuję się tą ważną sprawą ludzkiego umysłu. I jako psycholog interesuję się przede wszystkim pytaniem w jaki sposób za pomocą horoskopu można wyjaśnić pewne komplikacje charakteru. Jeśli mam do czynienia z trudnymi diagnozami psychologicznymi, to każę najczęściej opracować horoskop pacjenta, aby uzyskać inny, nowy punkt widzenia. W wielu wypadkach dane astrologiczne dostarczały mi wyjaśnienia określonych faktów, których w innym razie bym nie zrozumiał. Takie doświadczenia doprowadziły mnie do wniosku, że astrologia ma szczególne znaczenie dla psychologów. Opiera się ona na psychicznym fakcie doświadczenia, który nazywamy projekcją, to znaczy, że tym, co znajdujemy w konstelacjach gwiazd, są treści psychiczne. Pierwotnie dało to początek idei, że treści te pochodzą z gwiazd, podczas gdy jedynie pozostają one z nimi. W synchronicznym związku. Przyznaję, że jest to rzecz nader dziwna i rzucająca szczególne światło na strukturę ludzkiego ducha. I chyba ostatni cytat. 54 rok. Do André Barbolta. Istnieje wiele przykładów zdumiewających, zdum, zdumiewających analogii między astrologią, astrologiczną konstelacją, a wydarzeniem psychicznym, czy też horoskopem. A. Dyspozycją charakteru. W pewnym stopniu istnieje nawet możliwość dokonania przepowiedni, na przykład do psychologicznego skutku jakiegoś tranzytu. Jak wiecie, Jung dużo mówił o archetypach, i na tym również opiera się w dużym stopniu astrologia. Więc te podstawowe archetypy astrologiczne związane z planetami przedstawiam Wam na tej grafice. Jowisz, symbol tych planet, tutaj też umieściłem Jowisz symbolizuje guru, nauczycieli, wiedzę. To są podstawowe rzeczy, tak naprawdę, tych. Tych archetypów związanych z planetami jest więcej, ale tutaj myślę, że wystarczy na tym etapie zrozumienia tego systemu. Wystarczą te podstawowe. Słońce ukazuje ojca, duszę, ego, księżyc, matkę, umysł, emocje. Wenus może pokazać partnera naszego, piękno, harmonię. Merkury, praca, komunikacja, poczucie humoru. Mars. Wojownika pokazuje system obrony, zasób energii. Saturn to strata, cierpienie, dyscyplina i ofiara. Rachu, demon, zamęt, ale i inteligencję, ale też i wątpliwości. Ketu, demon również, bo rachu, ketu są związani z sobą. Kiedyś może więcej o tym powiemy. Więc demon, rozdzielenie od materii, ale też moksze wyzwolenie. Z tego świata. Archetypy, według Junga, są naszymi pierwotnymi, wrodzonymi strukturami naszego umysłu i stanowią naturalne instynkty. I warto tak sobie ten temat próbować zrozumieć, że są to rzeczy bardzo też istotne, bardzo ważne, bo Jung właśnie określał je i porównywał do naszych instynktów. Są rodzajem mapy GPS-u do poruszania się po tym świecie. No, czy to oznacza, że archetypy ukazują rzeczywistość bezpośrednio? Bo też taką, taką informację Wam tutaj podałem w kontekście astrologii, w pierwszej części, że astrologia próbuje albo jakby rości sobie tutaj prawa do tego, żeby pokazywać rzeczy bezpośrednio. Ale co to oznacza bezpośrednio? I fajnym przykładem, aby to zrozumieć, zresztą biorę ten przykład z wykładu. To był, zdaje się, profesor Piruk albo dr Piruk. Nie pamiętam w tym momencie. W każdym razie Jungista, mówiący o archetypach. I tam był podany przykład kurczaka. To były badania naukowe. Kurczak zaraz po narodzinach, po przyjściu na ten świat, kiedy. Kiedy on ten kurczak był, że tak powiem zas, zastymulowany, tak się wyrażę cieniem, bo tam chodziło o to, że sztuczny cień został rzucany na ziemię, tak, aby ten kurczak to widział, tak. I ten kurczak, czyli istota, która nie mogła, bo to było zaraz po narodzinach. Ten kurczak nie mógł się nauczyć tych rzeczy z otoczenia, tych informacji. On nie wiedział, co oznacza taki symbol, jak cień drapieżnego ptaka. Tym niemniej, no, automatycznie, automatycznie on reagował na tą sytuację i chował się pod skrzydła swojej matki, po prostu dlatego, bo ten cień był rodzajem pierwotnego archetypu który był wrodzony oczywiście tej małej istocie i przedstawiał, symbolizował takie no, totalne zagrożenie, tak, więc cień w świecie, cień ptaka w świecie yy, takiego kurczaczka symbolizuje takie totalne zło. Podobna sytuacja jest, myślę, w odniesieniu bardzo podobna, bo też w jakimś sensie jesteśmy zwierzętami, mamy te struktury mózgu związane z tymi cechami zwierzęcymi. Podobna sytuacja jest w naszym przypadku, chociaż my oczywiście te archetypy mamy inne, ale aby to, to zrozumieć, jak to działa, to faktycznie ta analogia jest dobra. Więc te, tak jak tutaj napisałem, mapa, bo te instynkty są takim rodzajem mapy, ale mapa nie jest terenem. Mapa nie jest terenem, więc te archetypy niekoniecznie pokazują bezpośrednio rzeczywistość, ale też studiowanie tych rzeczy, studiowanie archetypów pozwala nam lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej się znajdujemy, więc możemy też lepiej zareagować, zrozumieć też swoje miejsce w tym świecie, no i temu też generalnie służy, może służyć studiowanie własnego horoskopu. Krótko mówiąc, chodzi o to, że archetyp cienia dla tego kurczaka jest pewną bardzo ważną wskazówką, może i faktycznie taką, która będzie mieć odniesienie bezpośrednie do jego życia, ale przecież nie możemy powiedzieć, że ten cień, nie możemy powiedzieć, że ten ptak, zwłaszcza w jakimś szerszym sensie, jest czymś, Złym, dlatego też, no to jest w ogóle całe odwołanie do tego tematu, też jest wiele osób interpretując mitologię wysnuwa takie wnioski, że chociażby ci bogowie są źli, tak. Tylko to jest podstawowy, podstawowy problem w zrozumieniu. Też nie powinniśmy dlatego tych mitologii odbierać dosłownie. Jung mówił o tym, że na tym poziomie, na poziomie mitologicznym, dobro i zło są ze sobą bardzo mocno powiązane, wymieszane. I traktujmy po prostu te archetypy jako pewien GPS, pewną podpowiedź, wskazówkę do zorientowania się w naszej obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jung określał liczby jako archetypy porządku, i to jest coś, co bardzo fajnie, bardzo mocno się wiąże z astrologią wedyjską. Więc te y, liczby w astrologii są podstawowym narzędziem do określania rodzaju sytuacji, jaka ma miejsce pomiędzy dwoma dowolnymi obiektami. Co to oznacza, za chwilę pokażę na przykładzie. W Jyotish, czyli w astrologii wedyjskiej, mamy określone odległości między planetami, które ukazują harmonijną energię lub jej brak, lub po prostu pokazują, że dana sytuacja dla nas będzie czymś przyjemnym, korzystnym, harmonijnym i tak dalej. I są to te domy Kendra. Pamiętacie z pierwszego odcinka domy Kendra, czyli filary życia. Więc odległość między tymi domami pokazuje pewną stabilność. Jeden... 2 3 4. Tu mamy, jak widać, odległość między kolejnymi domami to jest 4. Raz 2 3 4, raz 2 3 4 i tak dalej i tak dalej. I są to odległości korzystne. Chodzi również też tutaj mamy pewne wyjątki, nawet czasem 7. 7 może też pokazywać zagrożenie. No ale to już są pewne szczegóły. Natomiast najgorsze odległości Ukazujące brak harmonii, problemy, przeszkody, manifestujące się też choroby, straty, rozstania i tak dalej. To pamiętacie, to wszystko się wiąże z domami trudnymi, domami dusztana. Są to domy 6, 8, 12. Tu mamy domy Tricona. To jest kolejny dosyć korzystny, nawet bardzo korzystny układ. To są odległości, jak widzicie, jak widzicie to jest 5 pięć, pięć odległości między tymi domami, 1, 2, 3, 4, 5 i ten układ ukazuje ten sam żywioł. Tak to o tym jeszcze nie mówiliśmy, ale każdy z tych znaków jeszcze przynależy do każdego z tych znaków określony żywioł. I tutaj, dla przykładu, właśnie horoskopu naturalnego mamy znak Barana, w tym miejscu żywioł ognia. I piąty dom to jest żywioł też ognia, to mamy lwa. I oczywiście ten dom, który ukazuje strzelca, też jest żywiołem ognia. I to, jak mówię, też, też ukazuje takie korzystne połączenie, korzystną harmonię. No i do, więc domy dusztana związane z prapthą karmą, o tym jeszcze kiedyś więcej powiemy, co to jest ta praptha karma. Jak widać nawet wizualnie, tak, jeśli macie taki zmysł estetyczny, to widać, że coś tutaj jest nie tak. Porównując z tymi, tutaj ładnymi, tak jak tutaj właśnie Mewko ostatnio mówił, z fastykami, które mają pewną taką fajną yy, nawet i taką właśnie graficzną, estetyczną, artystyczną strukturę, to tego nie można właśnie powiedzieć o tym wykresie. I to są te domy trudne. To jest brak harmonii, tak? Brak harmonii. Czyli to oznacza, że pomiędzy pierwszym domem a szóstym jest brak harmonii. Między pierwszym a ósmym jest brak harmonii. Między pierwszym a dwunastym jest brak harmonii. I teraz może, tak jak tutaj to napisałem, może brzmi to dziwnie ezoterycznie, ale na poziomie naszych podstawowych struktur świadomości liczby przedstawiają naszą relację do obiektów. Jeden to my, tak też jest to w astrologii tłumaczone, jeden to my, za siedem, za siódemka, czyli dla przykładu, to jest to, tak? Tu jest jeden, a tu jest siedem. Siedem to jest przecież wyjście do świata. To też odnosi się do Koncepcji kambelowskiej zdaje się, że on też o czymś takim mówił. Więc jest to klasyczna opozycja astrologiczna, i to dotyczy każdego domu. Tak więc dla przykładu 4 i 10 to też jest opozycja, bo ta różnica, ta odległość między tymi domami jest równa 7. I to dotyczy każdego domu, drugiego, i ósmego, trzeciego i dziewiątego i tak dalej. Więc najlepiej to zrozumieć, bo tak jak mówię, myślę, że to może być dla Was jakaś abstrakcja, ale tak naprawdę jest to bardzo coś prostego, co każdy jest w stanie zrozumieć, bo najlepiej y, mogą to ukazać analogie muzyczne. Więc pewne dźwięki brzmią harmonijnie i ściśle wiążą się z odległościami między sobą na skali muzycznej. Jeśli ktoś grał na pianinie, to, to w mig. Taka, takie właśnie porównanie będzie dla niego w pełni takie naturalne. Więc mm, tak jak tu napisałem, ale na przykład dwa dźwięki obok siebie zwykle y, właśnie są trudne y, i nie brzmią harmonijnie. Pokazują z harmonię i w astrologii są to te domy 2/12, tak? Czyli dwa. Znaki obok siebie zwykle nie, nie pokazują harmonijnej sytuacji. Możemy zatem ujrzeć, jak współbrzmimy z sytuacjami, z określonymi ludźmi, zdarzeniami. I tutaj dla przykładu, skoro jesteśmy w tej, w tej analogii muzycznej, mamy na górze klasyczny akord C-dur, więc... Jak widać, to są po prostu odległości, konkretnie, sprecyzowane odległości. Co jest ciekawe w ogóle, zauważmy, że to też nie może być przypadkowe. Mamy tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 podstawowych dźwięków. I oczywiście 12 znaków zodiaku. <laughs> Więc to jest podstawowa struktura naszego świata. To nie jest coś wymyślonego. To jest może coś odkrytego, tak? Nazwanego. Może to jest jakiś schemat, który jest do zrozumienia poprzez nasze umysły, ale, ale to jest rzecz taka przynależna, rdzenna naszemu światu. I tutaj właśnie przykład. I to jest też podstawowa metoda, aby zobaczyć, jak chociażby ludzie między sobą będą współgrali. Podstawową rzeczą jest zobaczenie, gdzie mamy ascendent w odniesieniu do tej drugiej osoby. Tu wam chcę pokazać dwóch zna dwie znane postacie John Lennon i Paul McCartney. John Lennon miał ascendent w baranie więc jest taki klasyczny przykład odnoszący się też do Kala Purusha. Natomiast Paul to była panna. No i nie jest tajemnicą, że oni, oni tutaj się mocno ścierali sobą. Z perspektywy Johna Lennona jest to odległość 6, więc John Lennon mógł tą postać właśnie postrzegać jako albo słabego człowieka, bo jak sobie przypominacie, taką cechą wrodzoną, dla znaku panny jest pewna ukryta słabość, albo wręcz wróg, tak? I to w pewnych przypadkach się to mocno manifestowało, tam mocne były spięcia. Natomiast w drugą stronę, jeśli sobie odliczymy domy od ascendentu, właśnie Pola McCartneya do ascendentu Johna Lenona, mamy 8, tak? 7, 8. A 8 pokazuje transformację i to też jest taka Ciekawa i ważna rzecz w tej całej astrologii, bo jak widzicie, to, że są nieharmonijne, nieharmonijne sytuacje w życiu, to też nie oznacza, że one są czymś niepotrzebnym, czymś złym, bo ta odległość 8 oczywiście pokazuje trud. I Paul McCartney wspominał, że często to, co mu mówił John Lennon, było dla niego bardzo trudne, natomiast mogło to wpływać na Pewną transformację myślenia, transformację świadomości u chociażby właśnie pola McCartney'a, jest to taka podstawowa metoda. Tak naprawdę, jeśli chcemy zbadać relacje między dwojgiem ludzi, jest tam co najmniej 9 punktów, które warto byłoby zbadać. Więc to, co tutaj zrobiłem, to jest zaledwie pierwszy punkt, no ale dosyć istotny. Jest to taka baza, i na tym, jak mówię, opiera się. Gro analiz w astrologii wedyjskiej, czyli sprawdzamy odległość między planetami, między obiektami, a te planety reprezentują określone sytuacje, ludzi, zdarzenia itd. itd. No i przechodzimy powoli do analizy znaku koziorożca. Przypominam też, odwołując się do pierwszej części. Jak powstaje taka analiza? Nie jest ona brana z czystej obserwacji, nie jest to rzecz taka jakaś wyssana z palca, ale bardzo ma mocne powiązania z domami astrologicznymi, czyli z charakterystyką tych domów i z tematem kala purusza, czyli z pierwotnym przejawem. Czyli tą pierwotną, pierwotną matrycą naszej rzeczywistości. O tym troszkę mówiłem w pierwszej części. Do tego też będziemy wracać, nawet i w odniesieniach do innych mitologii, ponieważ ta kala porusza też ma pewne odniesienia bezpośrednie do innych mitologii, co też ukazuje pewną uniwersalność tych zasad, to jest też bardzo ciekawe. No ale tą podstawową zasadą to jest ta, że nakładamy ten horoskop wzorcowy tą matrycę na. Dany, na każdy dany, jeden horoskop. I z tego faktu, widać tutaj już tą podstawową sprawę, tak, dla koziorożca, czyli ten horoskop widoczny po prawej stronie. Ascendent, który ukazuje, jak pamiętacie, nasze ciało, naszą głowę, ściśle też mówiąc, czyli na tą matrycę jest nałożony dziesiąty dom z horoskopu naturalnego. Dlatego mówimy, że ten znak, Koziorożca, najbardziej z tych wszystkich znaków jest związany ze statusem społecznym, z pracą, ściśle mówiąc, nawet i z ciężką pracą, ponieważ tym znakiem w ogóle włada Saturn. Ten znak nie jest lubiany, tak z tego co widzę powszechnie, może też właśnie dlatego, głównie dlatego, władcą jest Saturn. Wiadomo, Saturn jest planetą maleficzną planetą, która wypala naszą karmę, która daje nam pewne hamulce, więc to jest taka energetyka bazowa. Eee, o tym sobie powiemy za moment więcej i kolejne slajdy to jest to samo, ale w odniesieniu do tych domów trikona, czyli po prostu nakładamy te dwie, e, tą matrycę na ten horoskop koziorożca. Wobec tego widzimy, że chociażby Dom ósmy, tak? Bo tu jest dom ósmy dla koziorożca. Tu mamy pierwszy, siódmy, ósmy. Dom ósmy, czyli tematy związane z ósmym domem, e, mogą być też bardzo atrakcyjne. Tam koziorożec może odnaleźć skarby, e, może odnaleźć wiedzę chociażby. No, a przypominam, ten dom ósmy, za chwilę zresztą będzie, ponownie ta charakterystyka domów. Dom ósmy to jest dom związany z okultyzmem, z ezoteryką, z rzeczami tajemnymi. To jest też dobry układ do odkrywania rzeczy tajemnych, tak? To niekoniecznie zawsze jest tak, że jak ktoś ma mocne inklinacje z domem ósmym, to będzie się zajmował ezoteryką. Chociaż w tym przypadku, w przypadku tej osoby, tak było. Ale może to też pokazywać po prostu naukowca, czyli. Tutaj chodzi o tą chęć odkrywania rzeczy nowych. To też bardzo się mocno wiąże z ósmym domem, więc tak naprawdę każdy dom ma dosyć szeroką charakterystykę. Ale szczegóły, w którą stronę to pójdzie, można by to tak nazwać to już będą wyznaczać planety. Te główne planety w horoskopie pokażą. Jakie cechy z danych domów mogą być i są najbardziej takie interesujące dla danego człowieka? I kolejny slajd: domy przeszkód, jak wiecie. Czyli widzimy, że koziorożec w taki domyślny sposób w trzecim domu będzie miał jakąś karmę. To też od razu powiem, że karma to też nie oznacza, że to zawsze jest coś negatywnego. Zwłaszcza w odniesieniu do tej prerabtka karmy, chociaż z jednej strony powiedziałem, że to są domy, które pokazują pewien trud, transformację, ale to też nie oznacza, że jeśli mamy tutaj jakąś karmę z trzecim domem, że to zawsze musi coś być bardzo negatywnego w obrębie domu trzeciego. Dużo będą zmieniały planety i modyfikowały te wszystkie układy, ale 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 no tak nie wiem czy bo nie mam takich oczywiście danych, ale w większości przypadków tak będą to jednak rzeczy jakieś wyzwania związane z tymi z tymi domami. Dobra i tutaj charakterystyka domów nie będę czytał, możecie sobie zatrzymać, przestudiować, jeśli to potrzebujecie. Nie jest to pełna charakterystyka, ale też na tym etapie jest w zupełności wystarczająca. No więc jeszcze domy od 7 do 12. Więc jak widzicie ten dom ósmy transformacja choroby długi długość życia seks śmierć okultyzm długowieczność. Można by jeszcze dodać więcej rzeczy. To w przypadku tej osoby Karla Gustawa Junka jest bardzo istotne. Dlatego, że ten człowiek w ósmym domu, w Kala Purusha, to pokażę jeszcze na grafice, miał Atmakarake, czyli króla horoskopu. Planetę, która prowadzi nas przez życie. Można to nazwać planem duszy. Można to nazwać czymś, co dla tej duszy jest najbardziej w tym wcieleniu ciekawe. No więc przechodzimy już teraz do tych suchych tendencji. Jeszcze raz to powtarzam, że mówimy o takich rodzinach astrologicznych. Dlatego nie wszystkie rzeczy się pokrywają, ale, ale zwykle nie wiem, czy w 50 czy w 70% może to nawet tutaj być. No, mieć takie pokrycie w tych faktach dotyczących tego człowieka. Więc ta pierwsza sprawa, o której mówiłem, albo jeszcze zróbmy inaczej, bo mam tu przygotowaną książkę. Doktor Natalia Stala, wprowadzenie do astrologii indyjskiej. Przeczytam Wam trzy zdania na temat Makara, czyli koziorożca. Ten znak w naturalnym Zodiaku wypada w domu dziesiątym, więc oznacza ciężką pracę, wytrwałość i konsekwencje w dążeniu do celu. Przez skupienie na życiu. Przez skupienie na życiu zawodowym mogą cierpieć pozostałe obszary, to też może pokazywać mało radości czy nadziei. Koziorożec jest w opozycji do raka, który symbolizuje relaks, odprężenie domowe zacisze. Dlatego ten pierwszy znak pokaże ciągły wysiłek pracę i brak odpoczynku. Może tu przerwę na moment i dodam, ważny tutaj aspekt, bo. To jest ciekawe, że u Junga jest właśnie mieszanka tych domów raka i koziorożca, czyli tych domów przeciwstawnych sobie, a dlatego ta mieszanka, bo to słońce, tak? Słońce, dusza, ego, ono jest w raku, więc to już będzie w istotny, w istotny, w istotny sposób modyfikować tą charakterystykę, więc też dużo tych cech z raka też musimy wziąć pod uwagę. Ale to, co może być dla nas ciekawe, jeszcze tutaj doczytam, jest to obszar, w którym upada Jowisz, to jest ważne. Jowisz upada w Koziorożcu, dlatego połączony został z czarną magią. Możliwe, że z tych wszystkich znaków, to najbardziej taki znak z predyspozycjami, do tego typu tematów. Co to znaczy, że, że planeta upada albo jest wywyższona, to też jest zupełnie inny rozdział w astrologii wedyjskiej. I też na to trzeba by tutaj poświęcić jeden czy dwa albo i więcej wykładów. Jest to osobny rozdział i nie chcę tego teraz tutaj tutaj po prostu przedstawiać dla Was, byłoby zbyt dużo wątków. Eee, tak, w skrócie mówiąc, każda planeta, to co zresztą mówiłem w pierwszej części, eee, czuje się w inny sposób w określonych znakach Zodiaku, i właśnie akurat Jowisz w tym znaku jest w upadku, zaś Jowisz z racji tego, że ukazuje tą wiedzę, wiedzę najwyższą, jest w stanie nas połączyć z duchowością prawdziwą. Ten znak ma jakby najmniej konotacji w tym kierunku. Ale oczywiście mówimy tu o rodzinie koziorożca, tak? bo dla przykładu zobaczmy, że akurat Jowisz w 10. domu u Karla Gustawa Junga jest bardzo dobrą pozycją i pokazuje guru nauczyciela, pokazuje siłę tej planety. Taki sam układ Jowisz w 10. domu miał m.in. Jan Paweł II, z tego co pamiętam. Chodzi o rodzaj takiego autorytetu. Osoby z, taką, z takim umiejscowieniem, Jowisz w X, będą miały bardzo dobry napęd i taką pozycję w pracy. To też nie oznacza, że, że będą takimi ludźmi typu Jung, czy tutaj wspomniany papież. Mogą być kierownikami, dyrektorami i tak dalej. Tak, bo wszystko wiadomo będzie zależne od reszty planet, od zainteresowań, od, od wielu, wielu, wielu elementów. Ale jest to bardzo sprzyjające, Jowisz w dziesiątym. Ok, więc tak jak mówiłem, znak koziorożca najbardziej związany z karierą, z autorytetem, z nawet i z tronem pewnym, bo dziesiąty dom to też jest tron, związany z materią, ze strukturą, z karierą, ze statusem społecznym. Więc można też powiedzieć, że tym osobom jest łatwiej, Oczywiście, jeśli te planety na to pozwolą, nasza karma, to tym bardziej się to zamanifestuje, ale tym osobom jest łatwiej osiągnąć te rzeczy. Są wytrwałe w pracy, mogą być wyrzeczone, bo tu mówimy o Saturnie, o charakterystyce Saturna. Zwłaszcza jeśli on jest dobrze działający w naszym horoskopie, to uwidoczni się to pod postacią takiej wytężonej pracy. Wyrzeczeń, dyscypliny, poważnego podchodzenia do zadań, dlatego ta powaga w tym znaku, która się łączy z Saturnem, no może też mieć trochę rzecz, taką stronę taką negatywną. No wiadomo, zbyt dużo powagi w życiu czasami może być uciążliwe, no ale, ale to, jest, to jest ta pierwotna matryca. Jak może pamiętacie, chyba o, to, o tym mówiłem, to miejsce będzie bardzo ważne. I to w każdym horoskopie, dla każdego z Was. I oczywiście, w zależności od tego, który to będzie dom astrologiczny, to e, to, to to, no to już tu będzie ta właśnie różnica. Dla koziorożca jest to czwarty dom astrologiczny. Jak widać, jeden, dwa, trzy, cztery. I tu mówimy o takim oczku w głowie, o skupieniu. Więc czwarty dom ważny. W życiu koziorożca, więc to mogą być tematy związane z mamą, z rodziną, z, z nieruchomościami, z samochodami. Ale jeszcze dodajmy rzeczy związane z umysłem, i to Wam tutaj pokażę i przypomnę, co może właśnie. Być takie dziwne i ciężkie do zrozumienia, dlaczego w czwartym domu mamy i ten samochód, i umysł. Tutaj należałoby dodać, że no, każdą z tych rzeczy będą reprezentowały inne planety astrologiczne, dlatego możemy w jednym, w jednym temacie dotyczącym tego domu mieć lepszą karmę, w innym temacie słabszą. Dodajmy, dodajmy taką informację, że czwarty, ósmy, dwunasty. To są domy związane z Moksha Ajaną. To są domy duchowe. Więc, jak sobie przypomniecie tą główną charakterystykę domów z pierwszej części Kendra, Trikona i Dusztana, to jeszcze dodajemy domy Moksha Ajana. Więc, takie tematy związane z duchowymi rzeczami, z umysłem, mogą być dla koziorożca ciekawe. Albo, jak mówię, no, ta karma z rodziną chociażby. Jeśli chodzi o ten dom, zajmijmy się tym miejscem, bo tu jest też ta Atma Karaka. W ogóle Atma Karaka, czyli ten król horoskopu Mars w przypadku Junga, on jest w tym skorpionie, czyli on jest w ogóle we własnym znaku. Tak? To też jest oczywiście korzystna rzecz. Jeśli widzimy planetę we własnym znaku, jest to rzecz sprzyjająca. To pokazuje taką, to pokazuje taką sytuację, że no ta planeta może nam coś korzystnego przynieść w życiu. Więc to jest, to jest tutaj fajna rzecz. Tu jest jeszcze Saturn we własnym domu. Księżyc jest Digbala, to może za chwilę o tym jeszcze powiemy. I Jowisz jest jeszcze tutaj bardzo mocny, tak? To już o tym mówiliśmy. I co chcę powiedzieć w kontekście 11 domu, bo to nie tylko chodzi o zainteresowanie. Tym jedenastym, znaczy tym skorpionem, tak naprawdę, bo tutaj chcę mówić o skorpionie, czyli o ezoteryce, o rzeczach ukrytych, o astrologii też o tym nie mówiłem, że przecież ósmy dom. Skorpion to jest astrologia w ogóle, tak? Więc to nie tylko wynika to zainteresowanie z uwagi na tą atma Karake, ale zauważmy, że w tym układzie to wypada na jedenasty dom. Bo tu jest jedenasty dom dla koziorożca. Tak, jedenasty, dwunasty i pierwszy. A jedenasty dom to jest wypłata. To jest bardzo ważny dom finansowy. To oznacza, że wypłata może pochodzić z, ogólnie ze Skorpiona. No Jest tu wiele możliwości, ale z tych wszystkich tematów, które wymieniliśmy. Łącznie z tematami zdrowia i chorób, bo jest to ósmy dom w horoskopie naturalnym, czyli bardzo mocno powiązany z tymi rzeczami, no ale w przypadku życia tej osoby wzięły górę bardziej te elementy związane z psychologią, powiedzmy z duchowością, więc e, możliwość zarabiania poprzez ten fakt. I tu można jeszcze mówić o jednym elemencie otóż, atma karaka. Będąc w jedenastym domu. Uruchamia jedenasty dom. jedenasty dom to, są, to jest społeczeństwo. Tak, więc to tak tu się fajnie i ciekawie nałożyło, że zainteresowania tematami związanymi ze Skorpionem nakładają się na społeczeństwo. Tak, więc to bardzo, bardzo fajny układ pod to, co Jung robił, i to, co się po prostu manifestowało w jego życiu. Oczywiście to jednocześnie pokazuje tutaj pewne trudności, tutaj może być, bo tu cały czas mamy tego skorpiona, więc to też może oznaczać w ogólności dla wszystkich skorpionów, dla wszystkich koziorożców, nie skorpionów, Sorry, może oznaczać problemy z wypłatą, tak? To wszystko będzie zależne od planet. Ale jest naturalna tendencja, że tu będzie jakaś, jakiś problem albo z wypłatą, albo właśnie z ludźmi. Jak, czyli jakaś karma ze społeczeństwem, coś tu, jakieś tarcia, jakieś nieporozumienia. Jedenasty Dom to też jest nasze, yy, nasze. nasze ten. Wypadło mi z głowy. Nasze starsze rodzeństwo, tak? Jeśli. Nawet nie wiem, czy Jung miał rodzeństwo, nie sprawdzałem tego, ale. No tu mówimy ogólnie o koziorożcu, więc też może być karma z rodzeństwem. I to nie tylko ten układ, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ogólnie koziorożec ma duże tendencje do problemu z rodzeństwem, bo na to wskazuje nie tylko ten dom. Zauważmy, co mamy w tym miejscu. Trzeci dom to jest właśnie młodsze rodzeństwo, więc tu też jest karma. Następny, szósty dom. Szósty dom no to są wrogowie, przeszkody. To się nakłada na bliźnięta, bliźnięta trzeci dom w horoskopie naturalnym, czyli znowu rodzeństwo. No i ten jedenasty, też karma z rodzeństwem, więc tutaj duże inklinacje w takim kierunku. Może to też pokazywać, że w ogóle taki koziorożec nie ma rodzeństwa, dlatego bo tutaj ten sektor nakłada się na dwunastkę, a dwunastka to są straty. Czyli w ogóle może nie być rodzeństwa, albo może dojść do utraty rodzeństwa, albo relacji z rodzeństwem. Dwunasty to też jest zagranica, czyli rodzeństwo może gdzieś tam wyjechać za granicę i tak dalej, i tak dalej. No możliwości tu jest naprawdę wiele. No ale mówimy o tych schematach ogólnych. E, dobra, zobaczmy sobie na moje notatki. To jest też na pewno ciekawe. Nie wiem jak tam było z ojcem u Junga, nie sprawdzałem. Ale dla koziorożców jest jakaś karma z ojcem, dlatego, bo dziewiąty dom to jest ojciec, no i nakłada się to na szóstkę, nie? na pannę, na przeszkody, na wrogów. E, tu trzeba by sprawdzić dokładniej, to można zrobić też na podstawie innego wykresu. Poza tym można zobaczyć władcę dziewiątego domu, w tym przypadku to jest akurat Merkury. Merkury jest we własnym znaku, czyli też ma Merkurego dobrego. O tym nie, mówili, nie, nie mówiliśmy wcześniej. Poza tym, Merkury w szóstym domu się bardzo dobrze czuje. E, to też, też jest fajny, fajny układ. No, ma tutaj dużo. W zasadzie każda planeta. Może najsłabsze jest to rachu Ketu, które mm, chociaż w trzecim domu rachu. To znaczy, tu mówię w odniesieniu do znaków, może ten układ nie jest najbardziej szczęśliwy. Ale w zasadzie każda planeta tutaj przedstawia y, duży potencjał i to poznacie, jeśli kiedyś omówimy sobie temat właśnie no, umiejscowienia planet, siły planet, y, kondycji jakości, no ale to jest to jest jak mówię osobny rozdział. Na razie musicie mi zaufać. Ewentualnie kiedyś do tego wrócicie, jak będziecie już znali te zasady, to sobie zobaczycie ten horoskop i po prostu sami będziecie wiedzieć, że no ma to odzwierciedlenie tutaj w tej wiedzy. Dobra, więc tutaj coś z ojcem, ale pamiętajmy o tym, że szósty dom, czyli ta panna tutaj, też jest związana z pomaganiem innym, z, z służeniem innym ludziom, tak? To też trochę tam było w odniesieniu do Josefa Campbella. To też może pokazać, że koziorożec niekoniecznie musi mieć złą karmę z ojcem, ale może chę mieć chęć pomocy ojcu, czyli praca na rzecz ojca. To jest taki jeden układ. Następny temat związany z dziewiątym domem to jest wyższe wykształcenie i w ogóle uczelnie. To też może być dziewiąty dom, bo jak zauważcie, to jest dziewiąty dom, wyższe wykształcenie. I to nakładane jest na szóstkę, tak? Szóstka to jest praca. Czy to też jest dobry układ pod pracę na wyższych uczelniach? To niekoniecznie musi pokazywać wykładowcę. Może to być też taka sytuacja, że koziorożec pracuje na wyższych uczelniach jako nawet sprzątaczka, jak najbardziej. Ale to jest ta karma. Tak to się może manifestować. Oczywiście będzie to zależne od planet, ale tego typu miejsce nas po prostu przyciągnie. To o to tutaj chodzi. Dobra, to mam umówione. Patrzę jeszcze na moje notatki. Dochody, jeszcze w kwestii dochodów, to na pewno drugi dom można brać pod uwagę. I tutaj dochody związane z rachu mogą być: rachu, 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 czyli zagranica, czyli dobre, dobre układy pod dochody z zagranicy, albo dochody z wielu źródeł, bo rachu pokazuje wiele kierunków. Mitologicznie to też właśnie kiedyś, jak sobie te planety może omówimy, jeśli oczywiście oczywiście byście chcieli coś takiego, to zobaczycie, że rachu mitologicznie spogląda w dziesięciu kierunkach, ma dziesięć głów. Dlatego w kontekście drugiego domu może pokazywać dochody z wielu źródeł chociażby, albo bo to jest jedenastka. Może też rodzeństwo być źródłem dochodów, zwłaszcza jeśli oczywiście inne układy na to pozwolą. Ehm, mogą też to być nagłe, tak, tak zwane nieoczekiwane dochody, bo rachu też pokazuje rzeczy zaskakujące, albo ukryte, ukryte, czyli jakieś dochody z niejawnych źródeł, tak, panie Jung. Zobaczmy sobie dalej. Czy ja coś jeszcze mam z tych głównych rzeczy. Dom poza naszymi granicami. Co to, co to, co to tutaj? Jak to można tak? Bo tutaj zauważcie, to miejsce to jest czwarty dom w horoskopie naturalnym, dom rodzinny. I to dla koziorożca, bo tam wcześniej też było to powiedziane, że to jest opozycja. To oznacza, że ten Koziorożec też często może chcieć się wybudować, albo jakieś mieć miejsce schronienia poza swoim domem rodzinnym. Gdzieś takie, nawet takie, nie wiem, no, odosobnienie. Bo siódmy dom to jest ten świat zewnętrzny, tak? To jest coś w opozycji do nas bezpośrednio. Teraz. Jeśli chodzi o partnerów takie naturalne układy, to to miejsce pokazuje, jakich partnerów wszyscy szukamy. Oczywiście, to będzie w zależności od tego, w jakim miejscu mamy Ascendent, to będzie inna interpretacja, ale dla koziorożca no to jest dziesiąty dom, więc koziorożec chciałby partnerów z wysokim statusem społecznym, albo takich pracowitych, tak? No Wszystko co się wiąże z. Dziesiątym domem, a to co my dostajemy w naturalny sposób, to jest to właśnie przeciwieństwo zwykle, bo siódmy dom pokazuje nasze pierwsze małżeństwo. Więc zwykle ten koziorożec dostaje takiego raka, czyli takiego bardziej wrażliwca domatora. W dwunastce tutaj można by coś dodać. tak? Widać jakiś skarb w domu dwunastym. Dom dwunasty, pod świadomość. Tutaj tego nie dopisaliśmy, chyba jest tutaj podświadomość? Jest podświadomość, podświadomość. Z badania podświadomości może przyjść skarb, z medytacji może przyjść skarb, tak? I również skarb może przyjść poprzez przebywanie w samotności, ponieważ Dwunasty Dom pokazuje rozdzielenie, izolację, czyli wszystkie miejsca, które to ukazują, mogą być też źródłem. Dla nas czegoś owocnego w życiu. No i ostatnie, dosłownie trzy zdania na temat tych planet, już tak bardzo ogólnie, nie będziemy tutaj podawać szczegółów, byłoby za dużo informacji, ale Saturn we własnym domu jest to korzystne, tak? Zwłaszcza, że mówimy o władcy pierwszego domu. Księżyc jest Digbala, to jest bardzo ważne, zwłaszcza dla tego, czym się Jung zajmował, bo Księżyc mocny. Ukazuje e, łatwiejszą zdolność do takich cech związanych ze współczuciem, chociażby. Dla przypomnienia Księżyc, który ukazuje archetypiczną mamę, ten wzór mamy, mama jest taka przecież w tym wzorze opiekuńcza, e, karmiąca nas, tak, wrażliwa, otwarta. I to wszystko będzie w stanie uwidocznić mocny w horoskopie no, księżyc. Tu jest taka sytuacja, bo w czwartym domu księżyc jest bardzo mocny. Merkury też jest świetny, w szóstym domu Merkury się czuje bardzo dobrze, a dodatkowo jest we własnym znaku. Więc to chociażby te cechy związane z komunikacją. Jowisz. To zdaje się, o tym mówiłem już, to już jest cecha związana z autorytetem i sama Atma Karaka we własnym znaku też bardzo korzystne. No okej, okay. ostatni slajd, oczywiście kontakt do mnie dla zainteresowanych, chętnych, zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiejszą uwagę, mam nadzieję, że informacji nie było za dużo, no ale zawsze można to dwukrotnie sobie... Przyswoić, odsłuchać, dziękuję za uwagę, i do usłyszenia.